układa iMagazine po tej stronie. Zapraszam na kolejną może troszeczkę dłuższą, dwuminutową, może troszeczkę dłuższą prezentację produktów. Tym razem na tapetę wrzucamy obudowę na iPada 2, pokrowiec na iPada 2, bookstand Macali, bookstand 2. Jakiś czas temu testowałem, byłem wielkim fanem bookstanda do pierwszej generacji iPada. To był mój podstawowy pokrowiec, który bardzo dobrze się sprawdzał, ale miał parę wad, które niestety dokuczały wszystkim pokrowcom z tej serii. Tu się odklejało, tam się coś przerywało, generalnie był z nimi problem, ale było wykonanie bardzo dobre. Teraz Macali w momencie zaprezentowania drugiej edycji iPada wypuściła nowy pokrowiec. Podobne założenia. Zobaczymy, jak on wygląda, jak go tu szybko otworzę. Jest czarny, wykonany z takiego materiału. Troszeczkę widzę, że fakturą zbliżonego do skóry. Od środka mamy wyściółkę z jakiegoś takiego misia wygodnego. Tył jest plastikowy. Widzę, że jest dosyć masywny. Zamontuję do tego swego iPada, tylko muszę znowu z niego pozdejmować moje wszystkie różne jakieś akcesoria. Zobaczmy, o co chodzi. iPada wkładamy, tutaj są taki dziwny zaczep jakiś plastikowy. No, trzeba się nad tym głębiej zastanowić. No i mamy iPada w środku. Dosyć cienko. Widzę, że takie dosyć pancerne rozwiązanie. Dobrze zabezpiecza rogi, krawędzie. Natomiast, czy to jest dobre rozwiązanie? 2 minuty się skończyły, ale jeszcze 2 słowa więcej powiemy. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie wiem, to trzeba przetestować. Jedna rzecz, która widzę, że już mi się nie podoba po założeniu, to są takie masywne mocowania z dwóch stron na krawędzie. Niestety to tak troszeczkę psuje całość, jakby nie było tego, myślę, żeby lepiej. Przez to jest taka sytuacja, jak tutaj widzicie, w tym miejscu nie dochodzi obudowa. Obudowa wspiera rozwiązanie znane ze smart covera, czyli otwierając klapkę załącza się iPad. Można go sobie złamać, można sobie tak złożyć jak smart cover i też będzie stał iPad, może też służyć jako właśnie podstawka do pisania. Jedno, co widzę w stosunku do poprzedniej, pierwszej edycji, do pierwszego iPada, to jest na pewno wykonanie tej wyściółki wewnętrznej. Jest lepiej przemyślane, cała jest z innego kawałka połączone, w związku z tym, tak jak było w pierwszej edycji, w tym miejscu się rozklejało, no to widać, że raczej się nie powinno i jest ok. Wykonanie bardzo dobre, imitacja skóry dosyć taka naturalnie wyglądająca. Na pewno pancerne, jeżeli szukacie czegoś, co zabezpieczy Wam iPada, jednocześnie będzie dosyć płaskie, to na pewno jest rozwiązanie dla Was. Dziękujemy firmie iSource za dostarczenie do testów pokrowca. Pokrowiec jest dostępny u resellerów firmy iSource w cenie 169 zł. Myślę, że dla tych, którzy szukają jakiegoś takiego wygodnego, nie za dużego i dosyć bezpiecznego rozwiązania, to jest wyjście. Natomiast tak jak mówię, no nie podoba mi się tutaj to do końca zapięcie. No ale myślę, że idzie przeżyć i da się z tym żyć. Trzymajcie się.